Rzeź Legnicka, tak na łamach gazety.pl zatytułował swój reportaż o osiedlu Neuland znany dziennikarz i pisarz, specjalista od architektury Filip Springer. Legnicki Neuland wygląda tak, jakby przeszło przez to osiedle tornado, niosące ze sobą wszystkie zarazy polskiej przestrzeni. Ocieka ignorancją i brakiem jakiegokolwiek szacunku dla historii, napisał. O sprawie usłyszała cała Polska, w Legnicy przeszła bez echa. Niedawno zniszczono kolejny budynek. Temat podjął tygodnik Konkrety. To jest bardzo smutne, że ludzie w ogóle nie rozumieją, nie doceniają tej architektury i nie rozumieją, że robią złe rzeczy. Oni uważają, że przeprowadzili piękny remont i zastanawiają się, o co chodzi tym, którym się to nie podoba. Tak? A władze, a służby odpowiedzialne za ochronę obiektów zabytkowych? Wydaje się, że nad tym mało kto panuje. I w efekcie mamy, co mamy. Oryginalny luk sfery w kolejnym budynku chronionego zespołu urbanistycznego zastąpiono plastikowymi oknami zniekształcającymi wystrój fasady. Rób ta, co chce ta. Tak, do remontów zabytkowych kamienic podchodzą w Legnicy wspólnoty mieszkaniowe. We wniosku nie było ani słowa o likwidacji luksferów, czyli płyt szklanych. Samowola budowlana? Można tak sądzić i właśnie z tego powodu ratusz wystąpił do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. A tam nie mają wątpliwości, to budowlana samowola. Będzie nakazany powrót do stanu poprzedniego, to znaczy poprzez zamontowanie na całej długości, na całej wysokości budynku, zamontowaniu luksferu. O komentarz poprosiliśmy przedstawiciela firmy Akbud, zarządzającej nieruchomością przy ulicy Staszica i odpowiedzialnej za dewastację zabytku. Chciałem porozmawiać a propos realizacji na ulicy Staszica. To do tyłu z szefem. A ktoś, kto zastępuje szefa? Znaczy, no szef nie ma zastępcy, jest właścicielem, także... No, tylko a mogę pani skontaktować się z szefem? Szefie, są panowie z telewizji regionalnej, chcieliby tutaj z panem porozmawiać. Nie wiem, czy szef dzisiaj będzie w biurze dostępny, czy na jakiś termin. Ale szefa dzisiaj nie będzie już w biurze. Sprawa jest w toku, także... To co to znaczy, sprawa jest w toku? No jakoś tak mi kazał przekazać, że sprawa jest w toku, czyli nie wiem na o co tam dokładnie chodzi, więc nie będę się tutaj wypowiadać. Ale co, będzie z nami rozmawiać, czy nie? No dopóki chyba się nie zakończy, to nie. Nie ma i nie będzie ani szefa, ani komentarza. Bo nie. Tak już w Legnicy się utarło, że odpowiedzialność ponosi się za złe parkowanie, siusianie w nieodpowiednim miejscu, deptanie trawników czy głośne puszczanie muzyki. Dewastacja zabytków to nic. W tym względzie panuje absolutna wolna amerykanka. Coś drgnęło w tej konkretnej sprawie wyłącznie dlatego, że tematem zajęły się media i... zwyczajnie nie wypadało postąpić inaczej. Ustawa o ochronie zabytków w Legnicy łamana jest każdego dnia. Rzeź Legnicka trwa w najlepsze. Bartłomiej Rodak, Wydarzenia.